Radlin położony jest na Wyżynie Śląskiej, w centralnej części Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej, zwanej Płaskowyżem Rybnickim. Sąsiednie gminy to Rybnik, Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy i Marklowice. Aktualnie powierzchnia miasta to nieco ponad 12,5 km kwadratowego. Według danych statystycznych z 31 grudnia 2010 roku miasto miało 17 767 mieszkańców, co daje średnią gęstość zaludnienia w liczbie 1413 osób na kilometr kwadratowy. Radlin to 5 umownych dzielnic: Biertutowy, Głożyny, Reden, Obszary oraz Marcel. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XII i XIII wieku, o czym opowiada dr Eryk Holona, mieszkaniec Radlina i autor wielu publikacji dotyczących miejscowości. Jeśli chodzi o początki tego Radlina historycznego, to można tutaj by było zaryzykować twierdzenie, które występuje u Rosponda, profesora Rosponda, który wyjaśnia pochodzenie nazwy miejscowości na rok 1300. Gdyby jednak uwzględnić fakt, to co jest w miejscowym podaniach, legendach o tym, że chłopi radlińscy obronili Wodzisław przed Tatarami, to jeśli w legendzie jest krzyna prawdy, to by można było przesunąć powstanie Radlina na początek, na pierwszą połowę XIII wieku, a dr Kloch, który pisze na temat Rybnika do połowy bodajże XIII czy XIV wieku, twierdzi, że takie miejscowości jak Radlin, Bierdutowa, Smolna, cały szereg innych wymienionych właśnie między innymi w dokumencie Przemysława na Raciborzu, którym nadał między innymi prawa tak zwane niemieckie albo zachodnie, czyli przejście na gospodarkę czynszową, przesuwa nawet powstanie tych miejscowości na wiek XII. Bardzo ważnym okresem dla obecnego miasta Radlin był przełom XVIII i XIX wieku, kiedy to na tych terenach rozpoczęto wydobywanie węgla. Pierwsza kopalnia, Holm, powstała w 1792 roku, a jej szyby znajdowały się w okolicach dzisiejszego ośrodka Sokolnia. Przy obecnej ulicy Wypandów powstała kopalnia Sylwester, zaś w roku 1840 ruszył kolejny zakład, kopalnia Reden. Na tym jednak nie koniec. W roku 1858 powstaje kopalnia Emma, czyli dzisiejszy Marcel. Wpływ powstania kopalń na naszym terenie. No przede wszystkim przyczynił się do niebywałego awansu gospodarczego, podniesienia na wyższy poziom kulturowy społeczności lokalnej. Przede wszystkim poprzez rozbudowę infrastruktury różnorodnych instytucji, które do tej pory nie funkcjonowały. Rozwinął się handel, przede wszystkim powstało wiele budynków użyteczności publicznej, nie mówiąc już o rekreacyjnej typu restauracji oczywiście, które prawie że są, można było wyliczać całe mnóstwo. Budowa dróg, budowa sieci kolejowej to także. I chyba bardzo ważną, istotną rzeczą jest społeczno-wychowawcza rola zakładu pracy, czyli ta funkcja pozaprodukcyjna, tworzenie różnorodnych struktur, rozwiązań organizacyjnych przede wszystkim, niezależnie czy to były organizacje niemieckie, czy to były organizacje polskie. Przede wszystkim doprowadziło to do zmiany całej struktury tej miejscowości na wskroś rolniczej, przebranżowienie się niejako sukcesywnie ewolucyjne środowisko właściwie przemysłowe. Klęska Niemiec, odrodzenie się Polski, nadzieje miejscowej ludności na powrót do macierzy i plebiscyt poprzedzony dwoma powstaniami śląskimi. W takich realiach żyli mieszkańcy obecnego Radlina na początku XX wieku. Budzenie się świadomości narodowej, a przede wszystkim jej umocnienie za sprawą dużej liczby osób, a przede wszystkim górników, którzy wrócili z Westfalii z okręgu Bottrop. Jednym z takich wybitnych górników był Leopold Zarzecki, który po prostu rozpoczął działania na polu krzewienia i umocnienia języka polskiego, budzenia świadomości narodowej, zakładając m.in. Związek Świętego Józefa, Stowarzyszenie Robotników Świętego Józefa. Niedługo później tenże sam zakłada przy współudziale Alojzego Swobody
Stowarzyszenie Świętej Barbary właśnie w Radlinie. Powstają nam chóry na obszarach Jutrzenka, na Górzynach, chór Wanda. Mamy w Radlinie także chociażby biblioteki. A ciekawostka do tego dodam, że na 16 pociągów pancernych jeden z nich został wykonany na kopalni dzisiejszej Marcel i nazywał się Pieron. Lipiec 1922 roku. Właśnie wtedy dla mieszkańców tutejszych terenów zakończył się okres niespełna 600-letniego obcego panowania. Po zmianie przynależności państwowej tereny dzisiejszego Radlina znalazły się w powiecie rybnickim województwa śląskiego, który w latach międzywojennych miał charakter rolniczo-przemysłowy. W czasie wybuchu II wojny światowej ziemia rybnicko-wodzisławska szybko zostaje zajęta przez hitlerowców. Może jeden z epizodów taki, o którym wszyscy z pewnością wiedzą, bombardowaniu, jakie miało miejsce na Wypanowie. W trakcie tego nalotu w okolicach Kędzierzyna ten samolot został trafiony przez artylerię przeciwlotniczą. Pilot zdecydował, że zawróci i będzie się starał przedrzeć na południe do Włoch, do bazy. Szukał miejsca tutaj właśnie nad Radlinem, by pozbyć się tych bomb, żeby szybciej po prostu mógł się przemieszczać. Znalazł takowe miejsce właśnie w okolicach właśnie Wypandowa i tam te bomby zrzucił. Kiedy ojciec Leon Szymiczek, oblat mieszkający na końcu ulicy Sienkiewicza obecnej, i zresztą w tamtym okresie także ona się nazywała przed wojną ulicą Sienkiewicza, żeby był na urlopie w Bazylei, spotkał po prostu gościa, z którym zdał się w rozmowę. Skąd, co i jak, okazało się, że tamten po prostu wrócił do wojny, jeden i drugi. No a kiedy relacjonował mu wydarzenie, tamten skojarzył i mówi, że to on właśnie, Argentyńczyk z pochodzenia, był tym pilotem, który na chodnika zgłosił się do lotnictwa, brał udział w tym nalocie, został po prostu jego samolot uszkodzony i wracał. I tych bomb się pozbył. I całe życie dosłownie chodził z takim kamieniem na sercu dosłownie. Czy nie spowodowało to strat w ludziach? Kiedy się dowiedział, że nikt nie zginął, mówi, że kamień spadł mu właściwie z serca. W Biertutowach znajdował się nieczynny szyb kopalni Reden. To właśnie tutaj, w podziemiach, znajdują się zwłoki nieustalonej do tej pory liczby zamordowanych Polaków przez zwolenników niemieckiego systemu totalitarnego. W sumie z szybu wydobyto 8 ofiar, 5 z nich udało się zidentyfikować. Dokładnej liczby ofiar nie udało się ustalić, gdyż prąd wody mógł przenieść wiele ciał do podziemnych chodników. Dziś w miejscu zbrodni stoi pomnik oraz tablica, które upamiętniają wszystkich, także tych bezimiennych, poległych w imię ojczyzny. To jest chyba jedno z niewykrytych, do końca nieodkrytych prawd i chyba tej prawdy nigdy się nie dowiemy. Mam informacje, także z wywiadów bezpośrednich, że do tego szybu po prostu porą nocną w ciemnościach były prowadzone także inne grupy. Radlin odzyskał wolność 27 marca 1945 roku. A na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 roku uzyskał prawa miejskie. W 1975 roku został włączony do Wodzisławia Śląskiego jako jedna z dzielnic tego miasta. 1 stycznia 1997 roku Radlin ponownie się uniezależnił, jednak dwie dawne dzielnice, Radlin Dolny i Górny, tworzące razem tzw. Radlin II, pozostały w granicach administracyjnych Wodzisławia Śląskiego. Zawiązała się grupa ludzi, określająca siebie jako grupa inicjatywna, czas na Radlin, która się spotykała, dyskutowała, spierała się i to dosyć ostro.
ale w konsekwencji wypracowane zostało stanowisko jedno, bo opcje były mieszane, które zaowocowało tym, iż przystąpiono do działań mających na celu właśnie przywrócenie Radlinowi jego autonomii, samostanowienia o sobie. I w konsekwencji ta grupa uzyskała tą szansę, wykorzystała ją, stała się po prostu tym zaczynem, doprowadziła do referendum. Od samego początku 15-letniej historii samorządności Radlina burmistrzem miasta jest Barbara Magiera. Kiedy zaczynaliśmy pracę w Radlinie w 1997 roku, Radlin był stosunkowo brudną częścią Włodzisławia. A przede wszystkim ludzie nie czuli tej tożsamości lokalnej, bo włączenie do struktur Wielkiego Włodzisławia trochę uśpiło i tą naszą społeczność lokalną, a przede wszystkim nie działały stowarzyszenia takie jak na przykład Radlińskie Towarzystwo Kulturalne, które właściwie z odrodzeniem się miasta bardzo dobrze zafunkcjonowało i pobudziło do takiego działania w mieście. No, mało kto dzisiaj już pamięta, jak wyglądały nasze drogi, chodniki, place. Zaczęliśmy od sprzątania, potem pierwsze remonty, modernizacje, ale chyba najważniejsze to przyszło dopiero potem, kiedy po przejęciu Domu Sportu i Domu Kultury zmodernizowaliśmy te dwa obiekty. A tak obydwa te budynki wyglądały jeszcze 14 lat temu. Archiwalne zdjęcia pochodzą z 1998 roku i dokumentują ich ówczesny stan. Czas mijał, zmieniał się Radlin i zmieniały się też budynki, w których mieściły się tak istotne dla miasta ośrodki jak Mosir i Mok. Dziś obiekty są jednymi z wizytówek miasta i przede wszystkim tętnią życiem. Dom Sportu właściwie całkowicie wyprowadziliśmy z działalności i zmodernizowaliśmy od piwnic po dach. Dzisiaj jest to piękny obiekt, który służy naszym mieszkańcom. Dom Kultury też jest po modernizacji i tętni życiem przez cały tydzień. Dziś Radlin znany jest jako miasto z sercem i nie chodzi tu tylko o logo czy hasło promocyjne. Serce i entuzjazm wkłada się tutaj do każdego działania. Świadczy o tym choćby duża liczba organizacji pozarządowych, które raz w roku spotykają się na festiwalu, przedstawiając i promując swoją działalność. Radlin to także wysoki poziom edukacji, który zapewniają placówki oświatowe wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Dzieci, młodzież to nasza przyszłość, stąd oferty naszych placówek oświatowych są naprawdę bardzo dobre. Oprócz zajęć obowiązkowych prowadzimy wiele zajęć, które wypływają z projektów i pozwalają rozwijać u naszych najmłodszych ich talenty, tak żeby nasze dzieci były dobrze przygotowane do edukacji ponadgimnazjalnej i nie obawiały się podejmowania nawet najtrudniejszych wyzwań, studiów, ale żeby też były tą wartością naszą, naszych mieszkańców, rodziców. Osobną dziedziną, której nie można pominąć, mówiąc o Radlinie, jest sport i rekreacja. Piłka nożna, gimnastyka, szermierka, pływanie, siatkówka, nordic walking to tylko kilka z wielu dyscyplin, jakie można uprawiać w mieście. Obecnie najsłynniejszym sportowcem pochodzącym z Radlina jest multimedalista Leszek Blanik. Jednak Radlin wychował w sumie aż 20 olimpijczyków.
Dodatkowo miasto od kilku lat znajduje się w ścisłej krajowej czołówce konkursu Aktywna Gmina, którego celem jest wyłonienie samorządów posiadających najbogatszą ofertę rekreacyjną dla mieszkańców w każdym wieku. Radlin zawsze był miastem sportu. To nasza historia i staramy się ją kontynuować, ale sport taki wyczynowy jest dość elitarny. Dlatego bardzo nam zależało, żeby rozpowszechnić te działania na szersze grupy ludzi i wiekowe. Stąd dużo poświęciliśmy i pieniędzy, a przede wszystkim aktywności na zaktywizowanie wszystkich środowisk, żeby pobudzić do rekreacji i do takiego sportu właściwie dla siebie, dla poprawienia kondycji. Stąd te wszystkie działania, które sprawiają, że chyba mieszkańcy nie mogą narzekać na brak oferty, czy to wypływającej z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czy też naszych placówek oświatowych, bo jak wiemy, szkoły sportowe też i podstawowa, i gimnazjum mają dobrą ofertę. Radlin zmienia się z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, zmienia się z dnia na dzień. Jak będzie wyglądało nasze 15-letnie dziś miasto za kolejne 15 lat? Myślę, że kiedy odniosłabym się do roku 1997, nie mogłabym przewidzieć tego, co będzie właśnie dzisiaj. Trudno też przewidzieć, co będzie za 15 lat, ale tak jak działamy dzisiaj i pracujemy nad likwidacją niskiej emisji, chciałabym, żeby ten nasz Radlin był jeszcze bardziej czysty, żeby było błękitne niebo nad Radlinem. O to się musimy postarać wszyscy. A na zakończenie zapraszamy na krótką podróż po Radlinie, tym dzisiejszym i tym sprzed kilkudziesięciu lat.